wieloma partnerami się już znamy. Byliśmy tutaj w czerwcu, byliśmy w lecie, ale to jest pierwsza wizyta, tak jak wspomniałam, po podpisaniu umowy, więc można powiedzieć, że pierwsza oficjalna wizyta. Na szczęście nie ma tutaj żadnych punktów spornych, nie mamy problemów do rozwiązania. Widzieliśmy niwelację terenu, wygląda to wspaniale. Na razie jesteśmy po prostu bardzo zadowoleni i cieszymy się, że, no, że jesteśmy w Jaworze i będziemy. Naszym hasłem jest, to jest hasło Gottlieba Daimlera sprzed 130 lat, najlepiej albo wcale, więc będzie najlepiej, jak tylko może być. Chcemy, żeby fabryka ruszyła, takie są nasze plany, pod koniec 2019 roku, czyli właściwie zostało nam 2 lata. Mein Name ist Andreas Schenkel. 49 Jahre alt und seit 3 Monaten lebe ich jetzt hier in Polen mit der Familie. Ganz einfach, wir wollen die beste Fabryka silników Mercedesa i taką właśnie chcemy tutaj zbudować. To dobre spotkanie, już takie oficjalne, ponieważ dotychczas pracowaliśmy niejako w ukryciu, nie mogliśmy mówić o tym, co jest planowane w Jaworze. Tak jak dotychczas, tak i teraz będziemy robić wszystko, by budowa nowej fabryki mogła się rozpocząć jak najszybciej. Nie zamierzamy zwalniać tempa.